Nie, no, dziwny ten program jest, nie? Trochę tacy niewdzięczni ci ludzie się wydają, nie wszyscy, ale sporo takiego kwasu już w pierwszym odcinku. A ego topowania od groma. Ego topowania. Mam wrażenie, że większość nowych uczestników upodabnia się do poprzedniego sezonu, nie tylko zachowaniem, ale też stylem. Boże, ta Pola chce być jak Hania, tak bardzo. Nawet na samym początku powiedziała i tak nie zapamiętam. Ciekawe, że Hania na początku twoje 5 minut powiedziała dokładnie to samo. Zosia jest na pewno. Jak się nazywają? Haniulki, tak? Haniulki. Jest Haniulką, Zosia. Czuła? Nie, no jest git. Jak czujesz? Chcesz, jedziemy? Ojej, ta się uderzyła ją deska w głowę, ona płacze. Kurwa, Maciu. O Jezus Maria. Kiedyś były inne czasy, nie? Ja się podpaliłem na przykład, całe plecy miałem spalone i na drugi dzień mówię, dobra, proszę mi wypisać ze szpitala, bo ja mam montaż, nie? Mam publikację, kurwa, na drugi dzień, bo to był deal z HBO, musiałem wyjść ze szpitala. I człowiek zadowolony był, kurwa, zrobił film. Za ręce? A tutaj, o, mój palec. I najmniejsza osoba na... No, wydaje mi się, że niestety Ulzi... Dobra, odpadasz. O! Dlaczego? Ej, sprawdźcie na kamerach, czy... Ej, czy ktoś nagrywał na kamerze tam, jak Ulzi wchodzi? No, wydaje mi się, że niestety... Ulzi... No nie wiem, wydaje mi się, że akurat to jest wyżej, nie? Też perspektywa tutaj jest istotna. To jest nagranie z tej perspektywy. Gdybyśmy mieli z tej perspektywy, no to byśmy widzieli. I tutaj już wygląda to inaczej, gdy ma tą piętę dostawioną, nie? Ma tutaj dostawioną. Ja bym się na miejscu pływa kłócił Uziego. Ale to pokazuje, że nie jest asertywny. I biegać jak chomik dookoła tego kółka, nie spać i nie jeść przez tydzień. Oni we dwójkę ciągną to chyba na razie. Znaczy są jacyś, kurwa, już nieważne jacy, ale są jacyś. Komu się chce pić ręka do góry? Przynajmniej jakieś emocje są z nimi związane, nie? Wzbudzają coś. No, Haniulki są obrażeni, bo o, druga Hania, jak ona śmie. Nie można mówić. Jak Hania powiedziała coś w pierwszym sezonie, już nie można. Jest zarezerwowane. Ale wtedy za każdy oddajesz życie. Ja tam mogę wypić dwa. Czyli jedno życie. Jedno życie oddam. Okej, to teraz musisz wybrać osobę, która wypije ten na... Ale dziwna typiara, nie? Tak bardzo nie lubi pić, że woli, kurwa, stracić życie, żeby... Ale kurwa, dobrze! Dobry dis, kurwa! Takie macie chujowe orężady, że ona woli poświęcić życie, a nie będzie tego gówna piła! Plus jeden. Napój musi to zrobić. Kole, aż na... To ja bym wygrał, nie? Bo ja tak jakoś się ogarnąłem, jeśli chodzi o cukrzycę, że ja mogę naprawdę długo nie chodzić. Lefriz zdecydował się sprawdzić. Nie wiem, czy zauważycie, czasem wam robię na YouTubie streamy, kurwa, po 7 godzin, ja nie idę, nie? Widzicie, jak bardzo zdeterminowani, by wygrać, są uczestnicy. A napierdalam moczopędne energetyki w tej stronie. Nie, on bardzo, ja mam, może tak po prostu jest, kurwa, że jedni ludzie się całkowicie zachowują jak patec. Tutaj zdrobnienie, tutaj to, bardzo ja czuję ten vibe, ale może to taki się urodził, nie wiem. Może go za szybko oceniamy, że on udaje pateca. Może jest taki typ człowieka, że jakiś gen sprawia, że się człowiek tak zachowuje. Nie wiem. Co wygrywamy? No właśnie. Trochę się zdenerwuję. Ale długie to bardzo, bo w telewizji, jak są talent show, no to 30 minut, nie? A tutaj, kurwa, połowa jest dopiero... No już mi chyba pierdoli ten, to boisko. Dajcie coś nowego. W porządku. Ale to, a mogę, dobra, mogę sprawdzić kamerę, która tam była? I nagrywała? War. A? A jeżeli sprawdzimy i mamy rację, to wylecie dzisiaj z programu, to za ciebie ok? Kurwa, ten... Ale to jest taki zły wujek. No, to przeproś i idź do reszty. Kurwa, ej, wujek Loki na rany jest skurwiający. Nie, dobra, sprawdzamy. Ty?
tylko na siebie jestem. Ej, ale oni wiedzą, jak na tych dzieciakach robić. Ja pierdolę, właśnie emocje. Na dzieciaki nie działa logika, tylko emocje. Trzeba napierdalać emocjami, nie? Masz dramę, to się kurwa popłacz. Ej, kurwa, jest mi tak przykro. Dzieci, nie, nie, każdy popełnia błędy, nie płacz. Jest takie łatwe. Oni, każdy, kto się popłaka, już te dzieci lubią go. To myślę, że przejdzie ta Pola, bo potrafi gadać, jest jakaś. Też pewnie, no ciekawy, wzbudza jakiekolwiek emocje ten chłopak z długimi włosami. Kto tutaj jeszcze się zapamiętał? Tam, że raczej twojego immunitetu. Pola podróżuje po Islandii, jest Loki? Kurwa. W sumie jest trochę taka swenska. To znaczy dzień dobry wszystkim. W Narodowym Ingvellir jest to park, który leży na złączeniu dwóch płyt tektonicznych, euroazjatyckiej i północnoamerykańskiej. Coś jeszcze? Przejdziemy mostem, który łączy dwa... Generalnie za chwilę będziemy przechodzić mostem, który jest złączeniem dwóch kontynentów. Da, takie tam. A co to jest za woda? Kurwa, gdzie oni są? Tam nie ma ta żadnej wody na tym moście. Są jakieś kurwa podtopnie. Gdzie oni są? Przejściem, tym załamaniem pomiędzy dwoma kontynentami. Gdzie oni tam wodę kurwa taką mają? Tutaj tyle... Ja nie wiem, co to ma być. Może wyjebało tutaj, ale... Mi się wydaje, że to było... I ten most jest tutaj. Gdzieś. Gdzieś tu, kurwa, w tych rejonach. I gdzie ona tamtą wodę ma? No tutaj kurwa właśnie nie ma żadnej wody. Żadnej rzeki. To jest ten łączący, symboliczny. To może po prostu nie wiem, jakoś tak... Bo tutaj jakaś rzeka, ja nie wiem, o co tu chodzi. Nie, tutaj to jakiś budynek, tam nie ma żadnego budynku. Narzekasz. Naprawdę? Naprawdę. Nie mówimy ci dzisiaj tego, żebyś się... Ja w tym montażu w ogóle nie zauważyłem, ona po prostu nie chciała zjeść mięsa, no. Co jest? Tylko żebyś... Większość ludzi nie zrozumie twojego sarkazmu, odbierze cię źle, okay. Odbierze cię negatywnie, tak naprawdę... A, to zajebiście, pierdolicie kurwa teraz, że ona była toksyczna i sarkastyczna, ale montując odcinek w ogóle nie daliście momentów, gdzie jest toksyczna i sarkastyczna. I widz ma to kurwa zrozumieć, tak? Gratuluję kurwa montażystom i ludziom od reżyserii montażu. Zajebista kurwa robota! Wszystko wiemy, o co chodzi. Nie jesteś taką osobą. Pojebane. I dlatego... Bardzo serdecznie chciałabym cię zaprosić na dzień ze mną. Na mój koncert, bo wiem, że... O kurwa, dlaczego? Ej, co zrobiła ta dziewczyna, że ją karzą teraz? To jest twoje marzenie i chciałabym, żebyś zobaczyła to marzenie, żebyś miała do czego dążyć. Czy to jest normalna osoba, ma jakieś lata już i jej marzeniem jest zobaczyć koncert Julii Żukaj. Ja pierdolę. To teraz moim marzeniem też jest kurwa być na tym koncercie. Co się wydarzy? Poukładać, bo wiem, że właśnie ten program mnie poukłada i... Poukłada cię psycholog. Kurwa, dobrze, króciutko. Dobrze. Przyszłam do programu, żeby program mnie poukładał. No na pewno, nie? Bo bycie influencerem to w chuj dobrze wpływa na psychikę. Też. Popatrzcie kurwa na mnie. Teraz ja byłem jakimś normalnym człowiekiem. Ten program po prostu zmieni mnie i wyjdę po prostu z tej skorupki, no nie? Mam taką nadzieję, że będę miała szansę. Właśnie tu jest wszystko chujowe, nie? Że możesz być influencerem, ale jak musisz się trochę zmienić. Bez sensu właśnie, o to chodzi, że bądź sobą i zostań influencerem. No jest słodziakiem, nie? Jest słodziakiem, ale... Twoimi fan... Fajnie, ja lubię w ludzkości to zróżnicowanie charakterów, nie?
Nie przepadam za ludźmi, ale tak poobserwować z daleka, to nawet miło się patrzy. Pozdrawiam. Jesteś na pierwszą osobą, do której... To trochę, po co tak wszyscy płaczą? Zresztą nie powiedzieliśmy w ogóle, no. Bo nie było się o co przyczepić, poza tym, no, że coś byłem, nie? Ale to było doskonałe, no. Jakby w tym wszystkim, nie? To jest twoja reakcja na to, że odpadłeś, no jakby... Nie, popłakać się można, jak piesek umrze, że jesteście z psem 10 lat, a nie, że... Ojej... Wujek Luki powiedział miłe słowo. Nic nie trzeba dodawać tutaj, nic nie trzeba. To duża część osób mogłaby źle o tobie pomyśleć. Tak, ja też uważam, że odrobinę tego pierwiastka Maksięcia trzeba od niego wyjebać, bo to nie jest przypadek, że Maksięcio, mimo że był przydupasem ile tylko mógł, to i tak się nie udało mu. I troszeczkę jest za dużo tego Maksięciowego vibe'u. Myśleć może. Oliwia Krzemińska była miś województwa. Co to jest miś województwa? Oliwia Krzemińska, miś województwa. O! Cześć, nazywam się Oliwia, mam 22 lata. I najbardziej byś chciała pokój na świecie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pochodzę z Kielc, na co dzień studiuję kosmetologię. Moją pasją są podróże. Staram się podróżować w każdej wolnej chwili. Oprócz tego uwielbiam jeździć na rolkach. Mój numer to 20. 20? Zaraz zadzwonimy. Nie no, super, super. Nie no, wow, kurwa. Ja pierdolę. Okiem, to jest urocze, bo... Specjaliści, kurwa, wszyscy. W ogóle bardzo. Podczas castingu byłeś niżej oceniony niż osoby, które się nie dostały. Zdecydowaliśmy się o tym, żebyś tutaj dołączył. Nie, mnie to okej, rozumiem, nie? Freeze okej, wujek Luki też okej, ale jednak Julia Żukaj została wypita przez agencję, kurwa, nie? No okej, miała tam jakieś TikToki, ale brać ją się jako specjalistkę i ona mówi, jak należy się wybić. Jeżeli by była na swojej pozycji, wybijając się sama, całkowicie sama, tworząc sam kanał i nie dołącza w żadnym etapie ani do ekipy, ani do Teamu X, okej, nie? To rozumiem, że sama na to zapracowała, ale każdy ruch to agencja była, nie? Przez ostatnie dwa lata. Każdy ruch to agencja Spotlight. Więc no, z tego względu, że jest w tobie coś, nie wiem, czy to coś dziwnego, jest z tobą tak... Ja wiem, że Żugajki teraz nie... najadą, tylko od razu mogę powiedzieć, że Watacha was wpierdoli, kurwa, nie? Nawet nie próbujcie, Żukajki, to takiego się rajdu robić. Ja widzę w tobie taki zimą. Olek Kępka ma wydaną swoją piosenkę, ten chłopak w długich włosach. Dzięki, Olek Kępka, za donate'a. Olek Kępka. Toksyczny. I o Boże, on jest Young Stars, czyli on od tego DJ-a Remo, kurwa. Ja pierdolę. Tak, bo to Young Stars to jest tam Remo, tak? Czy nie? O kurwa, ale będzie zaraz grubo, coś czuję. Dawaj, śpiewaj! Lux, nie? Głębokie. Nie, ty jesteś okej. Ale też stawiają tak w dziewczyny, nie? Że rywalizacje między nimi, że ta siostra jest okej, okay, a ta jest kurwa nie okej. Okay. No i to wiecie, tak mimo wszystko, jak się tak powie bliźniaczką, no to jedna trochę jest smutna i trochę tak... No to może stworzyć jakiś konflikt. Poprawić z nią sytuację. No dobra, wy jak, bo musi być dramaturgia, nie? To wy uważacie, bo wcześniej pisaliście, że to jest prank z tym chłopakiem, że on się wjebał. Więc jak uważacie? Że to jest ukartowane, że niby ohoho, ty jesteś zły, ale przechodzisz dalej, bo jednak ohoho. I koniec będzie historyjka, że warto walczyć o swoje. Paolo Frizzello, czy że jednak naprawdę się wjebał?
Wywalą go przez rasizm? Co wy gadacie? Damy ci jeszcze szansę. Widzę, że ustawka. Obiecuję wam, naprawdę, że jej nie zmarnuję. Chcemy, żebyś się pokazał. To są takie minusy, które są do nadrobienia. I wierzymy w to, że jeszcze się przed nami otworzysz. Znaczy przed nimi, bo ja już sobie idę później. Naprawdę nie będzie miał kto... Bo tutaj też widziałem taki wpis na Twitterze takiego słabego gracza League of Legends. I on napisał, ten słaby gracz, że zwrócił uwagę, że na przykład wszystkie łóżka w hotelu się zgadzały, nie musieli na przykład dostawiać, bo on przyjechał, i że wszystkie grupy były czteroosobowe, nie? Pięcioosobowe. Nie było tak, że o dobra, to jedna będzie sześcio, bo ty jednak tu przyjechałeś bez zaproszenia, więc no może coś w tym jest. A najważniejsze, sam się wpieprzyłeś. Jak zapytałem cię, czy ty czujesz, że pasujesz i tak dalej na priv, i powiedziałeś, że nie do końca. To nie znaczy, że... No ja to nie lubię, jak ktoś mi mówi to, ja co chcę usłyszeć, ale jak powiesz szczerze, to wypada z programu. Bo jak Luki to jest Webster, to gość był szczery, powiedział, że na razie się nie czuje, że pasuje do programu, bo myślał, że jak prywatnie go pytasz, to że... No to ci odpowiada szczerze? Nie, kurwa, źle. Ja dalej, bo pamiętajcie, że jesteście w top. Ciekawe, bo jakbym kiedyś robił tą ekipę, nie? Że, bo ja sobie tak myślę, że może kurwa zaufać ludziom raz jeszcze, taki ostatni rajd, ale ja to bym takich kurwa powybierał, że to, nie wiem, ja jakoś mam, nie? Że od razu się poznaję do tych kurwa ludziach. Do wywiadów mi się zgłosiło pełno osób. Od razu wziąłem właśnie tą Weronikę i fuj, dobrze robiła te wywiady. No jeszcze wziąłem taką Kasię, ona akurat była słaba. No to tam, no to 50-50. Mi się trafia. Raz dobrze trafią, teraz nie. A koniec, o Jezu, ale zrobię odcinek. Nie mogę się doczekać. A oni będą robić nowy kanał dla ty, na nowa grupa się będzie nazywała? Srenzi na przykład? Bo Genzi to oni dalej nagrywają tamte stare Genzi, tak? Czy jak? Ochronisz swoją galaretkę, wygrywasz. Zajebiste, kurwa. Ochronisz swoją galaretkę. To ochroni swoją galaretkę, wygrywa 200 zł. Jeżeli stracimy więcej niż połowę swojej galaretki, to automatycznie... Kurwa, macie, ja pierdolę. Oni zarabiają kilkanaście albo kilkadziesiąt tysięcy, a ludzi, o Boże, kto kurwa wygra 200 zł? Na pewno im bardzo zależy, żeby ochronić galaretkę. Ochronisz galaretkę, wygrywasz 200 zł. Faktycznie przegrywamy. Będzie kilka konkurencji, a naszym zadaniem jest obronić galaretkę.